Cześć, witajcie z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w The Last of Us wersja zremasterowana. Hey, a nie mówiłem? Spróbujmy się tam jakoś dostać. Myślę, że to nie będzie dość proste, bo jeszcze kawałek tam został do przejścia. Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Zajrzymy tutaj jeszcze do tego domku. No już widać, że coś jest do podniesienia. Tam już jest kolejna rzecz. Ciekawe, czy standardowo nie będziemy mogli wejść na wyższe piętro. Okej, materiały jakieś wybuchowe. Mamy jakieś części. Świetnie. A co tutaj będzie? Suplementy? Nie, niestety tylko nożyczki. Wrażeń, co nie? O tak. Zdecydowanie. Jak wyście się spotkali? Dobra, posłuchajmy może ich. Joel eskortuje mnie do świetlików. Na prośbę mojej przyjaciółki, Marlin. Nieźle się dogadujecie. A ja... rozstawiam go po kątach. Prawda, Joel? Cie. Ellie, nie pozwalaj sobie na za dużo. A ciekawe, czy oni tutaj weszli do tego, że ja tutaj przyszedłem, czy tak po prostu miało tutaj być? Boję się, że tutaj coś na mnie za chwilę rzuci, wiecie? Czekajcie sobie tylko trochę, właśnie, podgłośnie grę. Troszeczkę cicho ją miałem. Dobra, tutaj nic nie ma. No ja myślałem, że to jakieś powinny być suplementy czy coś takiego w toalecie. Kto wie. Okej, 10 części i tu nic nie otworzymy. O, ale mamy kartkę. Zobaczmy sobie notatkę o, właśnie notkę o szabrownikach. Kolejna noc, kolejna strzelanina. W oknach Carsona było widać lufy karabinów czy strzelb. Byłem z rodziną w jednym pokoju, całą noc nie spaliśmy. Przypuszczam, że nikt nie spał, jest tylko kwestią czasu, zanim szabrownicy znów spróbują dostać się do naszego domu. Musimy się przenieść. Znów podszedł do nas ten chudy facet. Wymieniliśmy się jego naboje za nasze jedzenie jak poprzednio. Zaproponował, żebyśmy przenieśli się do jego kryjówki. Mówi, że jest dobrze ukryta, że łatwo jest się w niej bronić. Dodał, że ufa mi tylko dlatego, że... bo są ze mną dzieci. Myślę, że nie możemy tutaj dłużej zostać, a jemu można chyba zaufać. Jutro zasugeruję wszystkim, żebyśmy przystali na jego propozycję. Kyle. Tak to wygląda. Ej, to jest naprawdę bardzo fajnie to zrobiono. Okej. To chyba nie był najlepszy pomysł. No chyba jednak nie był najlepszy pomysł, też tak coś czuję. Gość po prostu ich przekonał i... no, nie skończyło się to dla nich raczej najlepiej. Tutaj jest coś pełne, tutaj również pełne. O, dwa pociski właśnie. Ja nie wiem, czy ja nie mogę sobie przeładować tutaj. Nie, to jest jednostrzałowe. Wszystko jest ok. Tu jedynie możemy sobie przeładować trochę pistolet. Ale wolę chodzić ze strzelbą w sumie. Dobra, może coś byśmy sobie wytworzyli tak właściwie. Tutaj mi jeszcze trochę suplementów brakuje. Możemy sobie apteczkę na przykład stworzyć jedną. Wypadałoby jeszcze zrobić na przykład coś wybuchowego. Dobra. No i teraz możemy sobie trochę popodnosić. Nie, z tym nie chcę chodzić. Spokojnie, Joel. Nie chcemy wysadzić tego domu w powietrze. Nie wiem, coś czuję, że tutaj raczej już nic nie ma. Nie będziemy tego sprawdzać. Tutaj już na pewno nic nie ma. Tutaj może coś jeszcze być. Nope, nic nie ma. No to co, idziemy na dół. Tam chyba było coś jeszcze do ogarnięcia. Takie mam wrażenie. No właśnie, jest tam coś jeszcze. Jest tu coś ewidentnie do sprawdzenia. Mamy też wyjście na jakiś taras, ale możemy też zejść sobie na dół. No i tam, tego zejścia na dół do tej piwnicy, to się najbardziej tutaj boję w sumie teraz. 5 suplementów, no świetnie, w kuchni mieli. Okej, zobaczmy. Oczywiście latarka to jest mus. Boję się tego, nie? Jak cholera. O dziwo czysto. Eli tak sobie idzie na pewniaka za mną. Dobra, tam nic nie ma też? Nie. Tu nic. A w tym miejscu również nic. Dobra, to myślę, że sobie zobaczymy tylko, co tu się znajduje. O! Trochę mamy tutaj do sprawdzenia w sumie. No nieźle w sumie, nieźle to wygląda. Zobaczymy tylko ten domek jeszcze. Wiem, że tam nie wejdziemy, ale może coś jest z boku. Nie, nic nie ma niestety. Chyba, chyba, że coś przeoczyłem. Mam broń.
ostrzeżenia. Przyjazna okolica. No. Kilka miesięcy po wybuchu zaczęło się szablowanie. Ludzie popadli w paranoję. Pamiętasz coś z tego okresu, Joel? Wszyscy barykadowali się w domach, a potem zaczęły kończyć się zapasy. Wtedy można było zobaczyć, do czego ludzie są zdolni. Tak, ujawnienie takiej zwierzęcej natury, nie? Pewnie. Tutaj by jakaś linka była dobra, jako pułapka. Okej, okay, myślę, że możemy sprawdzić jeszcze to miejsce. Właśnie nie wiem, bo tutaj już... Tutaj przecież byliśmy. Nie wiem w sumie, gdzie najlepiej byłoby teraz przejść. Teraz byliśmy tutaj? Tak, no oczywiście, że tak. Dobra, to myślę, że nie będziemy teraz już tak błądzić. Po prostu przejdziemy sobie tędy, na dół. Będziemy się kierować już prosto do naszego celu. Nie wiem, czy tutaj można sobie... Można sobie zejść spokojnie. Okej. Świetnie. Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. Tam widzi te pieski. Najlepiej do nich nie podchodźmy na razie. Lepiej tam nie... O! Samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Ta. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? To prawda. Lodziarz objeżdżał całą dzielnicę, puszczając z głośników koszmarną muzykę. Zlatywały się wszystkie dzieciaki. Jaja sobie ze mnie robisz. Nie, naprawdę. W dziwnych czasach żyłeś. Mówiłem. No tak, bo nie zna tego. O, mamy też stół. Świetnie. No dobra, do dzieła. Będziemy mogli sobie coś tutaj ogarnąć. Kabury nie, to już nie możemy. Czy jak z pistoletu lepszeć? Myślę, że może byśmy sobie ogarnęli tą. Albo karabin. Albo może łuk. Jeśli chodzi o na przykład jego zasięg. Choć z łuku to ja tak kurde nie korzystam zbyt często. Tutaj niestety brakuje mi poziomu. Mam na trzecim, dopiero wymaga czwartego. Pojemność magazynka. Może pojemność byśmy sobie w sumie zwiększyli tutaj w tej strzelbie. Bo trochę ona słabo tutaj wygląda. I to może nawet właśnie dwa razy sobie to zwiększymy. I niech stracę może tutaj szybkość przeładowania, jeśli chodzi o łuk. Dobra. Możemy jeszcze coś tutaj sobie ulepszyć. Jeśli chodzi o obrzyna, no to tutaj również sobie zwiększymy pojemność magazynka z pewnością. Tylko raz. Może szybkość przeładowania, bo to jest akurat dość istotne, jeśli chodzi o strzelbę. Bo trochę niestety to przeładowanie jest tutaj trochę trwa. Rewolwer. Dobra, niech będzie przeładowanie na maksa. I tak właściwie patrzę, że jeszcze pojemność magazynka w normalnym pistolecie sobie możemy tutaj zwiększyć. No i dobra, powiedzmy, że to jest na tyle. To nam się naprawdę bardzo przyda, myślę. To jest całkiem fajne. No, mamy teraz 9 pocisków, można sobie śmiało przeładować. I to mi się podoba. Tutaj też sobie od razu przeładujemy. A boję się, że to jest nieuniknione, żeby do tych psów podejść i chyba będziemy musieli je niestety zastrzelić, tak coś czuję. Bo się pewnie na nas rzucą. Ale sprawdzimy sobie jeszcze może inne domy. Może tutaj, kurde, gdzieś będzie jakieś przejście. Może któryś z tych domów to jest jakieś takie właśnie fajne przejście na drugą stronę, bez konieczności poruszania się po ulicy. Chyba widzę amunicję nawet. Tak podejrzanie, że tutaj sobie leży. Nie, to są części, nie amunicję, co ja gadam. Okej. Tu nic nie ma. Tędy przejdziemy, o dziwo, super. Super, 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 tam przejdziemy na dół sobie. Więc chyba do tych psów nie będziemy musieli podchodzić. Tylko pytanie właśnie, kurde, z drugiej strony, czy nie powinien tam pójść sobie i poeksplorować, bo może tam coś być jeszcze ciekawego. Tam już widziałem, że jest jakaś półka do otwarcia. Tutaj jest notatka. Czy tam notka, kurde. Notki to są. Notka ojca. Przeczytajmy. Karo, to ty staniesz się dorosłą osobą, gdy mnie nie będzie. Zajmij się swoim bratem, będzie potrzebował opieki. Nie będzie mnie tylko...
Nie będzie mnie tylko kilka dni i wrócę z jedzeniem i innymi zapasami. Jeśli z jakiegoś powodu nie wrócę w ciągu tygodnia, udajcie się z bratem do strefy kwarantanny w Pittsburghu. Nikomu poza mną nie otwieraj drzwi. Oszczędzaj naboje. Jeśli będziesz musiała wyjść, ukrywaj się i poruszaj powoli. Nie jesteś duża, wykorzystaj to. Do zobaczenia wkrótce. I zobaczmy jeszcze tą półkę, co tu się znajduje. Taśma, materiały wybuchowe i amunicja. No i to mi się podoba. No, nie wiem, sobie z tym chodzi. Super. Tak tylko myślę. Nie, tu już nic nie ma, dobra. No i tam mamy te psy. Może zobaczymy sobie drugą stronę w takim razie, tamto zejście, dokąd nas to zaprowadzi. Tutaj coś było, lol, do podniesienia. Coś tu jest. A, patrzcie, bym przegapił to. Już widzę, jak byliście w komentarzach napisali. Ta, ten cholerny sufit się wali, uważaj. To było od razu znak, żeby tam weszło. Ciekawe, czy coś znajdzie. Znalazłaś coś? Dziękuję. Ulepszono broń białą, no proszę. Modyfikacje wytrzymują 2 ciosy więcej. Świetnie. Ej, super, że to zauważyłem. Jezu, już jakbym normalnie rozpaczał, jakbym tego nie zauważył. Ostatecznie, a było blisko, powiem. Było bardzo blisko. Żebym tego kurde nie zauważył. Dobra. Lol. Tu jakiś glitch. Eli ma naprawdę krzepy. A i nie doceniałem. Sprawdzimy sobie tutaj, co się w takim razie znajduje na dole. Nie wiem, czy tutaj coś mnie zauważy, jakieś psy. Czy one się tam nie rzucą za chwilę. No, tam powinniśmy iść i to wygląda jak plan. To wygląda jak ścieżka, którą powinniśmy obrać. Dokładnie, no, za nami nasza ekipa też idzie. Myślę, że tych psów chyba nie trzeba się zbliżać. Czy inaczej ja będę wolał uniknąć tego kontaktu. Ale zobaczymy sobie jeszcze, co jest w tym domku. Mam nadzieję, że one nie zauważą kogoś z naszych i się na nas nagle nie rzucą. Ale nie chcę z nimi walczyć, jeszcze szkoda amunicji też w sumie. No i nie tylko. Jezu, ile tu jest pięter. Już widzę kolejną notkę. Cząstki nośne. Dzikie światło gwiazd, cząstki nośne. Okej, tak to wygląda. I tutaj jest kartka. Notka ocalałych. 1/4 drzwi to wystarczyło, ktoś z nas o nich zapomniał i do środka wtargnęła horda tych potworów. Zamknęliśmy je tam, a na zewnątrz napisaliśmy notkę ostrzegawczą. Jest ze mną Susan i kilkoro dzieciaków. Jesteśmy chyba jedynymi ocalałymi. Musiałem powstrzymać Susan, gdy chciała tam pobiec po ciała. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Jej dzieci nie żyją, a ja nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć. Każda cząstka mnie chce się poddać. Tak łatwo można by dać się pochłonąć temu światu, ale nie mogę sobie na to pozwolić. Wciąż bardzo mocno wierzę w ludzi, wciąż wiem, że są zdolni czynić dobro. Uda nam się. Nie możemy się poddawać dla niej. Is. Okej. Fajnie jest to w sumie, że tyle tych notatek można tak się naprawdę wczuć tutaj w tę sytuację, tak sobie wyobrazić, jak to mogli tutaj ludzie właśnie przeżywać w takich sytuacjach. W takich sytuacjach, jak się znaleźli. Mamy safe, no ja już widzę, że potrzebujemy niestety kombinacji, co nie będzie pewnie proste, żeby ją tutaj odkryć. Trzeba będzie gdzieś to ogarnąć. To już wiem, że... Nie mogę pozwolić sobie na opuszczenie czegokolwiek, bo safe, no to jest kurde coś naprawdę wartego uwagi. I opakowanie zapałek. Może to będzie jakaś wskazówka? Patrzcie, Jezu, to było oczywiste, kurde. 8, 2, 1, 3, 6. No myślałem, że to trochę dalej będzie, serio. Suplementy. 50! 4 pociski, no ale też nie było tak w sumie mega dużo tych przedmiotów, to nie, aż tak bardzo się tutaj nie obułowiłem, jeśli chodzi o te znajdźki, ale zawsze to lepsze niż nic, nie?
O, trochę strzał, przyda się, bo w sumie ostatnio miałem ich dość mało. No, jakieś tam szmaty, dobra. Możemy stąd spadać. No, myślę, że możemy spadać, że tutaj już chyba nic nie będzie. Tutaj również nie. Nie, tutaj też byliśmy. No, coś tu znalazł. Hej, Sam. Ostrożnie. Co? Okej. Dobra, ja zacznę. Aha. Cholera! Twoja kolej. Okej. Mam rzucić? Tak. Bum! Wrodzony talent. Fuks! Nieprawda! Miałaś fuksa. Dobra, spadaj, zaczynasz kozaczyć. Zobaczymy. Cholera! Tragedia! Okej. Jest remis. Nie, rozwaliłem cię. Jak to ty mnie rozwaliłeś? Przecież mamy remis. Tak, dobra. Też możemy sobie porzucać? Serio? Nieźle. Ale nie będziemy mieli na to wpływu. Jest Joel. Przyjdzie dzień, kiedy dzieci znów będą dziećmi. No, to sobie porzucaliśmy. Trochę ammo. Nie, słuchajcie, ja myślę, że trzeba przez te psy przejść sobie. No, tak na to się zapowiada tutaj. Gdzie one są? Czy one zniknęły? O, dobrze. Świetliki tu były. Na to wygląda. I nic więcej tutaj nie ma. Znajdziemy. Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. O. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Dobry plan. Tędy nie przejdziemy w żaden sposób. Psy już tam słychać. Ta cegła może być naprawdę bardzo fajna, bo pozwoli nam je gdzieś tam sobie odciągnąć jakoś. Przejdziemy teraz na drugą stronę i tam będzie to fajne zejście na dół, które chciałem sprawdzić już niedawno. Myślę, czy to jest dobry plan w sumie. Ja nie wiem, co się z tymi psami stało, serio, nie mam pojęcia. Po prostu zniknęły. Okej. Wiecie się! Jebany snajper. Kurwa. Widzieliście skąd się mam? Z drugiego końca ulicy. No dobra, zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić jego uwagę. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Hej. Ostrożnie. O kurde. To będzie niebezpieczne. Widzę cię! Tam jest. Wow. Joel. Dobra, ja może apteczkę sobie wykorzystam jedną. To by się źle dla mnie skończyło teraz. Stworzymy szybko jeszcze jedną, bo mamy przecież full rzeczy. Okej, powiedzmy, że tędy się chyba przedostaniemy tam do niego. No, bardzo rozsądny snajper to jest, przyznam. Bardzo oszczędza amunicję w takich ciężkich czasach. Obyś mnie nie zauważył przez to drzewo. Ale liczę też, że nikt mnie nie zaatakuje po drodze. Bo jakby coś na mnie wyskoczyło teraz. Oj. No nie musisz, że mi psy teraz tutaj przyjdą zaraz. Ja już sobie zdaję sprawę, jak dużo tutaj różnych cennych rzeczy pomijam po drodze właśnie. No właśnie, pierwszy przykład. O. A dokąd to się wybieramy?
Nie. Na górę czas wejść. Chłopcy, ale... Aha, dobra, tam jest ich trochę. Przoduję. I na chwilę muszę zrobić cięcie. Słyszymy się za sekundkę. Dobrze, wracamy w takim razie do akcji. Jestem pod ostrzałem i zastanawiam się, czy on by mnie tam jakoś zauważył, ten snajper z tamtego miejsca. O tak, zauważyłby mnie. Jakoś ci nie ufam, koleś. Kurde, no ale najgorzej, że tutaj musi być jeszcze kilku tych... O, dupa! Zauważyli mnie. Niech on tutaj tylko podejdzie, nie? O kurde! Dobra, jeden z głowy. No, to się zdziwił. Ty też. Ej. No. No bez jaj. Jak on mógł to przeżyć? Teraz to, no rozumiem, bo było trochę daleko. Koniecami. O Jezu! Ale by mnie załatwił. Dobra, idźcie tutaj. Dobrze! No, jesteś mój. Pięknie. Jeszcze trzeba powinno się zbić, to by było genialne. Okej. Okay. Chyba wszyscy, nie? No, wszyscy. Czas było tylko tego snajpera zabić. Wypadałoby w końcu. No i teraz mogę pałkę sobie wziąć. Jezu, boję się, że te psy mi tutaj wyjdą, ale one chyba już są za tym. Wiecie co, nic nie zaszkodzi, użyję jeszcze jedną apteczkę. O połowy życia w końcu nie mam. Dobra. I stworzymy sobie tak z dwie jeszcze. Idealnie. I... Cóż, no, czas się zakraść do gościa. Czas mu w końcu wyjść na plecy. Jeśli to jest możliwe. On ciągle do mnie pruje. Nie wiem, może to go w jakiś sposób tutaj zaangażuje. Ale coś w to nie wierzę. Jeszcze go nie pokazuję, jeszcze go nie słyszę, no bo się nie rusza w sumie, to nie ma co się dziwić. Okej. Okay. To robi się ciekawie. No. Się wścieknę zaraz. Niech mi ktoś tylko powie, że na konsoli jest auto aim, nie? Nie ma nawet wsparcia w celowaniu tutaj chyba. Jest normalnie. A ja nie mam wprawy już. Kiedyś to się cisnęło. Dobra. Nie, wsparcie chyba jest delikatne. Są właśnie takie dziwne sytuacje. W grach, w których nie mamy perspektywy przy osoby, że możemy kogoś widzieć przez ścianę, kiedy... Wow, ale ładnie głowę dostał.
kiedy normalnie to w życiu byśmy kogoś nie zauważyli i widzimy, i nasza postać też by kogoś nie widziała, ale na przykład wiecie, no widzimy to, nie? Widzimy to. Joel nie ma prawa tego widzieć. Co lepsze, my możemy tak strzelić, mimo że normalnie na naszej linii strzału kula by napotkała ściany, a tutaj przelatuje przez to. Ale to ja nie będę narzekać, bo to by było dość upierdliwe, chyba wam tak myślę. Ja też raczej to by było do zrobienia, to raczej nie byłoby ponad siły tutaj twórców, więc to już tak pewnie poszli na rękę po prostu graczem, bo to, no to by było faktycznie trochę upierdliwe, gdyby takie coś było. No ale dajcie znać, co wy o tym sądzicie, czy wolelibyście, żeby było tak w pełni realistycznie już, jeśli o to chodzi. Koleś tutaj chyba gdzieś jest, nie? Ten snajper pieprzony. Okej. Zobaczmy, czy go w końcu znajdę? Będzie jeszcze wyżej pewnie, no. No to będzie zasadzka jakaś, nie? Dobra. No to coś czuję, że tutaj będzie. O, właśnie! Nie dziwię się, że wolał się upewnić. Ktoś tu jeszcze strzela? Tu jest jeszcze jeden. Kolejny koleś. Pięknie. No wychyl się. Aj. No kurde, w locie mi się zachciało strzelać do typa. Kto tu jeszcze jest? Ruszajcie się. Ja go nie widzę. Tutaj jest. Jeszcze jeden tam wybiegł. No. A, chciałem headshota takiego. O, tu teraz dostał. Jeszcze jeden? Ilu was tutaj? Kolejni. Boże. Ej, jak dobrze, że oni w ogóle nie myślą. Jakie to jest miłe. Tu jeszcze został? O tak! Nie. Zaraz po mnie tutaj przyjdą. Na pewno ktoś się przekradł. Boże, ale ilu ich tutaj jest? To jest chore. Aj! No kurde! Dobra, po nim. Jeszcze tam gdzieś jest. Co oni kombinują? Dobra, to jest moja szansa. Kurde, no jak blisko. No? Jezus Maria. Nie! Co? Jezus, już myślałem, że oni zginą przez to.
No może faktycznie przybliżę. Tutaj, przez to powinienem go trafić. To by było niezłe. No przecież dostał. W końcu po nich. Jezu, ile można. Ale to była jazda. Wszystko w porządku, Sam? Nic mi nie jest. Dzięki, Joel. Patrzcie na to. Okej. Udało się. Musimy uciekać. W porządku. Sam! Henry! Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Dawaj! Spadamy! To trzeba zastrzelić. O, niedobrze. W ostatniej chwili. Ej, ale co ze mną? Kiedy ja stąd wyjdę? O, kurde. Nie! Kolejnego przepuściłem. Dobra. Ja pierdzielę, ile tego leci tutaj. Nie no, nie ma szans, że ja wszystkie. O. Trzeba odpuścić. Jesteś cały? Jestem. Ktoś oberwał? Nie. Wszyscy cali. Nic się nie jest? Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze. Nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły. Opisz go. Wiecie co? Chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Hm? Nie. Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No... To... Dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I... Nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych.
A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin. Do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam. To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpij dobrze. O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Sam? Sam! Lara zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. O, słuchajcie, to mamy naprawdę bardzo mocny akcent na koniec odcinka. Zastanawiam się tylko, czy ja nie spieprzyłem tego właśnie, że oni zginęli. Przez to, że po prostu jak mieliśmy snajperkę, karabin snajperski, miałem chyba do wyboru, tak, była atakowana i Eli, i właśnie Sam w tym samym momencie. No ja zastrzeliłem tego odruchowo tak zarażonego, który atakował Eli, ale zapomniałem jakby przez ten czas, nie miałem tak na uwadze tego, że przecież ona się jakby tak naprawdę zarazić nie może. I właśnie nie wiem, czy jakbyśmy jemu nie pomogli, czy byśmy nie mieli w tym momencie towarzyszy. Także cóż, wydaje mi się, że niestety to spieprzyłem, no ale cóż, no tak było, nic już z tym nie zrobimy. Zapraszam was do komentowania, do oceniania tego filmu, naprawdę bardzo mocny akcent na koniec i dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Do następnego razu, do następnego odcinka, trzymajcie się, pa pa!